Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu, a kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przez najbliższe dni będziemy czytać relacje ze pierwszych spotkań uczniów Jezusa z Nim właśnie. I każde to spotkanie ma wiele smaczków. I tak wgłębiając się w szczegóły tych spotkań, można bardzo dużo odkryć, dużo sposobów na to, co robić, żeby moje życie też wyglądało jak życie kogoś, kto spotkał żywego Boga, a nie jak kogoś, kto jest chodzącym trupem. Coś, co mnie dzisiaj najbardziej zatrzymuje, to jest Piotr. Piotr, który biegnie razem z Janem do grobu i nie biegnie pierwszy, bo po prostu nie wie, gdzie ten grób jest. Piotr to był człowiek, który zdezerterował, który zostawił Jezusa. Ja myślę, że ta droga, którą Piotr pokonał do grobu Jezusa, to była droga od grobu do grobu. Tak dobrze się tak trochę wczuć w Piotra, jak on to przeżywał, bo przecież parę dni wcześniej wyparł się tego, o którym mówił, że choćby nie wiem, co się stało, to ja się ciebie nie wyprę. Piotr przeżywa jakiś rodzaj totalnego grobu, takiej śmierci osobistej. Może nie potrafił sobie wybaczyć tego, że zaparł się Jezusa. To jest człowiek, który zanim stanie się taki, jak czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, że z pełną mocą, odwagą staje przed poganinem Korneliuszem, głosi mu Jezusa, zanim stanie się kimś takim, to musi przejść pewną drogę i musi wyjść ze swojego grobu i pójść do grobu Jezusa, żeby coś się zmieniło. Ksiądz Halik w homilii 2 lata temu powiedział: „Wskrzeszenie Chrystusa nie jest reanimacją, ożywieniem zwłok i ich powrotem na ten świat. Nie jest efektownym happy endem Wielkiej Nocy”. Poważna teologia mówi jasno: jeśli chcesz mówić o zmartwychwstaniu, najpierw odrzuć wszystkie wyobrażenia, które o nim masz. Najpierw przyznaj, że jest to tajemnica, która zdecydowanie przekracza nie tylko nasze doświadczenie, ale także naszą wyobraźnię, nasze pojęcia, nasze pobożne czy też niezbyt pobożne teorie. Zmartwychwstanie nie jest powrotem do tego, co było, ale radykalną przemianą. I to zdanie, że zmartwychwstanie nie jest powrotem do tego, co było, ale radykalną przemianą, myślę, że dokonało się właśnie w życiu Piotra. On musiał wyjść z grobu, żeby po prostu pójść dalej. Do czego zaprasza to słowo, tak już przerzucając to na naszą codzienność? No, do tego, żeby też wyjść ze swojego grobu. Może nie doświadczam zmartwychwstałego Jezusa, żywego Boga w swoim życiu, bo ciągle siedzę we własnym grobie, bo ciągle wałkuję w sercu to, co mi się wydarzyło, jakieś moje porażki, jakąś moją zdradę,
I tak siedzę w tym grobie i ciągle to mielę, a z tego grobu trzeba wyjść. I może ktoś z was, przychodząc na tę Eucharystię dzisiaj, to takie coś ma, takie doświadczenie, że siedzisz w grobie, ale nie w grobie Jezusa, tylko we własnym. A może czas najwyższy wyjść. To musi być twoja decyzja, że chcę jak Piotr wręcz pobiec w stronę Jezusa, który przecież czeka na mnie. Ale to musi być moja decyzja. To jest też bardzo ciekawe, że po zmartwychwstaniu Jezus był trochę taki nieuchwytny, taki, no był, ale trzeba było za nim się trochę nalatać. Był ten sam, ale jednak inny. I potrzeba było, żeby się ruszyć i go poszukać. Może te święta dobry moment na to, żeby się ruszyć i poszukać, wyjść z grobu, zrobić coś, żeby w końcu z grobu wyjść. Może jakieś decyzje podjąć, może coś zmienić. Może bardziej zainwestować w relacje z moim Panem. W liście do Kolosan Paweł mówi: dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Piotr postanowił zostawić to, co było na ziemi, postanowił opuścić swój grób i dążyć do tego, co w górze, czyli totalnie zmienić perspektywę, nie? Można się całe życie wpatrywać w grób, ten swój, i od tego patrzenia się nic nie zmieni. Ale można trochę podnieść głowę i zmienić swoje myślenie, zmienić perspektywę i wtedy też życie się zmienia. Pytanie, które też stawiałem w środku nocy dzisiaj. Czy tego chcę? Bo czasem nam dobrze w grobie. Czy tego chcę? Czy chcę jak Piotr wyjść z grobu i zacząć żyć? Amen.